baśni. Pomyślała wtedy sobie, chciałabym mieć małą córeczkę o skórze tak białej jak śnieg, o policzkach czerwonych jak krew i włosach czarnych jak heban. Wkrótce potem jej życzenie spełniło się. Urodziła śliczną córeczkę o skórze białej jak śnieg, o policzkach czerwonych jak krew i włosach czarnych jak heban. Szczęśliwa matka nazwała ją Śnieżka. Niestety dobra królowa umarła niedługo po narodzeniu dziewczynki. Rok później król ożenił się ponownie. Nowa królowa była bardzo piękna, lecz okrutna i próżna. Nie znosiła swojej pasierbicy, kazała jej pracować ponad siły i buntowała przeciwko niej króla. Mimo niesprawiedliwego traktowania, Śnieżka była bardzo pracowita i posłuszna. Ze swoich wszystkich skarbów nowa królowa najbardziej ceniła czarodziejskie zwierciadło. Często przyglądała się swojemu odbiciu i pytała: lustereczko, lustereczko na ścianie, kto jest najpiękniejszą panią? A lustereczko niezwodnie odpowiadało: ty, o królowo, jesteś najpiękniejsza na świecie.